Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Kłaniam się w pas, albo nawet jeszcze niżej. Prosto do posadzki. Nie no, siema, ja jestem Piechol, to jest kolejny odcinek z Dark Souls 2. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy poprzednio. I teraz tak, no, że sprawdziłem po nagraniu tych drzwi, ani tamtej drzwi póki co nie idzie otworzyć, więc wbijamy w te. Czuję, że gdzieś tutaj będzie ognisko. No, ale też może być większy przypał, więc wchodźmy lepiej z wyciągniętą tarczą. Okej, wiadomość, ale co ona głosi? Nie za robota Grubas. Super, gdzie tu jest schowane tajne przejście? Po co się chce mi się wierzyć, że tutaj nic nie ma, serio. Nic? Naprawdę? Dlatego ten Grubas? O kurde. Nie, no to tamte pozostają jeszcze po drugiej stronie. No jedną wazę już zniszczyłem, zniszczymy też drugą, super. No, żeby nie było piekła perfekcjonisty tutaj. Jedna rozwalona, druga w całości. Przeczytajmy wiadomość przed wejściem może. Duet przód. Okej, czyli podejrzewam, że za drzwiami, tak? O to ci chodzi. Za drzwiami czeka dwóch przeciwników. Dobra, to wyciągnijmy jednego i może... A, w sumie rozwalmy go od razu. O, shit! Prawie mnie uderzył. Prawie. Ale prawie robi tutaj wielką różnicę. I faktycznie, duet. Raz, dwa, trzy i cięcie poprzeczne. Dobra, już ponad 20 tysięcy. Wow. Serio, schodzimy na dół? Z takim dorobkiem? Cholera, no dobra. Nie będziemy się wstrzymywać. Okej, co za mną? O cholera, czuję, że wstaną. Przed ognisko. Okej, dobra. Wymagana odwaga. No dobra, powolutku, wyciągnie ta tarcza. To niezbyt odważny ruch z mojej strony. Ej, ale moment. Te drzwi i tak nie wyglądają na takie, które by się miały Ej, w sumie, a może? Okej, dobra, próbujemy. Pchnij, piecholu, pchnij te drzwi. Gdzie jest moje ognisko? Ja się pytam, gdzie jest moje ognisko? Czyżby... Nie. Ani nie. Ani może przede mną. Dobra, oni czają się w kątach, nie podchodzimy. Tutaj dwóch, też nie. Dobra, to są niekryte drzwi, otwórzmy te. Może faktycznie, tutaj za nimi jest ognisko. Tak! Dobrze wybrałem. Bramka numer 2 okazała się tą właściwą. Jej! Rozpal to ognisko wreszcie. No, i dom Majuli, jeżeli pozwolicie. Szybko się udamy. I należycie wydamy. Ciężko zarobione duszyczki. No, pani już wróciła. Kojarzysz naszą rozmowę? Jeszcze całkiem niedawno. No, musi wstać. Bardzo skulturalna, nie gada na siedząco. Nie, to samo. W kółko. No dobra, to może jednak to nie byłaś ty. Ale była łudząco podobna. Ej, powiedz mi, masz może siostrę bliźniaczkę? Taką z gatunku jednojajowych. Bo naprawdę, to chyba to była ona. A dobra, nowy poziom. Jeżeli starczy. No, na fuksie. Gdzie bym tu mógł ewentualnie dostrojenie i później siódme zaklęcie jakieś? Co, że siódme miejsce, bo niekoniecznie siódme zaklęcie. Wiem, że olśniewające światło zajmuje dwa takie miejsca już. Chociażby. No, zwinność troszeczkę mi to daje, ale adaptacja? W równowagę, zwinność, odporność. Dobra, żeby było parzyście. Ale później też kierując się tą zasadą, uzupełnimy sobie życie i witalność. Czy wytrzymałość. Ale okej, zostaje 1500, więc z takim małym dorobkiem możemy się cofnąć tam, gdzie byliśmy. Albo wiecie co, może w sumie nie brnijmy tam dalej. Może tam pójdziemy, kiedy nastanie odpowiednia pora, a teraz w sumie tam się chciałem pokręcić. No dobra, powiedzmy, że postanowione, sorry, jeżeli liczyliście na coś innego. No ale niestety musicie zrozumieć, to nie jest live. Wasze komentarze pojawiają się tak mniej więcej, tak pięć razy oko, tydzień po nakręceniu samego materiału, więc... No, jeżeli piszecie pod jednym odcinkiem coś, to jest możliwe, że przez kilka następnych odcinków ja w dalszym ciągu tego nie odczytałem. Po prostu nie mam maszyny czasowej. A poza tym tylko dlatego, że materiały są oddalone w czasie o tydzień, mniej więcej. Albo to czasami więcej. Moment, co tutaj? Iluzoryczna ściana, powiadasz. Czyżbyś kłamał? No tyle wiadomości, cholera. O kurde.
o mój, bo tutaj on miał taką twarz, serio? On był taki brzydki, stary i w ogóle, jak ofiara pożaru, którą ktoś gasił łopatą, bo nic nie było innego pod ręką, serio? Okej, dobra, jest środek lasu, ktoś odpala pochodnie. Może pójdźmy tym tropem? Nie. Więc tak, ostatnio poszliśmy tutaj, tak? W tą odnogę. No miał być skarb, no faktycznie. Można powiedzieć, że taka wręcz perełka. Okej, ale tutaj byliśmy chyba za pierwszym dosłownie razem i tutaj będzie drzewko, tak? Moment, czy na pewno muszę się upewnić po prostu. Czy przypadkiem nie omijam jakiejś bardzo ważnej ścieżki? Tak, tu jest drzewko. I tam były drzwi, moim zdaniem zapętlone. Gdzie trzeba było pokazać znak króla. Też symbol. No, praktycznie prawie synonimy. Dopiero później na studiach się dowiedziałem, że to kurde, wcale nie jest to samo. Troszkę wiecie co, przestraszyłeś tej pani. Ej, kto tu siedzi? O, przecież ja ciebie uwolniłem wtedy, nie? Tak, to jesteś ty? Just white, you dirty rat. Okej. Widzę, on w dalszym ciągu pała rządzą zemsty. Oh, I remember you. Ha, cię ucieszy na mój widok, no powinien, z czego uwolniłem. I thought you were him. Ale wiecie co, w sumie znalazłem już Pejta. Cholera, pokażę wam. Las może poczekać, to jest ważniejsza rzecz do pokazania. I tak właśnie rozkminiałem, czy jak się z nim rozprawić, czy przypadkiem nie posłać go od razu do piachu, bo jest możliwość rozmowy. Ale momencie, żebym sobie przypomniał dokładnie, gdzie to było. W Strażnicy Żniw. W środkowej, nie, w górnej. Jeżeli się nie mylę, momencik, chwileczkę poczekajmy, zobaczymy. Okej, moment, czy właściwie wybrałem? Wydaje mi się, że tak, moment. Tutaj. Tu, nie. Chyba nie tu. Oj, chyba nie tutaj. Ale moment. Chyba zaskakując tutaj na dół będę troszeczkę bliżej upragnionego celu, więc hop. Ale już... O nie. Strażniku grobów. O cholera. Kolejnych dwóch. O kurde, aż tutaj zabrnąłem. Ktoś tam zdążył zginąć, kiedy nie patrzyłem. Świetnie. Tylko nie pamiętam, gdzie jest stąd ucieczka. Chyba tylko tu. Tutaj tak mnie dziabnął. Ej, cholera, zgubiłem tego Pejta. Przynajmniej zgubiłem drogę do niego. Bądźcie, tutaj przyjdziecie? Nie. Rozeszli się po kościach. Dobra, tego jeszcze załatwimy. Zanim ucieknie dalej. Nie spróbuję, chyba że zaraz się odwrócą wszyscy. Aha. Bam. W klatę. To na klatę. Trudno. A inwestowałem w coś, co mi dawało niby jaką taką równowagę, nie? Dobra, szybko. Ja muszę być pierwszy z tym ciosem. Yeah. Dobra. Ten stoi tyłem. A, już nie. Chodź, zapraszam. Po dwóch ciosach oni są wytrąceni z równowagi, więc muszę być naprawdę szybki. No, podejrzewam, że jest to zasługa pierścienia, który mam. Ale też może samej broni, może ona jest taka dobra, faktycznie, rzeczywiście. Nie, to nie jest Fate. O kurde. Stop. Aha, tam panie rzucające zakręcia piromancji. To te wypadałoby namierzyć z daleka i potraktować czymś innym. No, może być emisja mocy, ewentualnie, ale stop. Co robimy na krótszy dystans, oprócz rzucania? Może jakieś bardziej ofensywne zakręcie, no bo to jest łatwo unikalne. Też łatwo uniknąć. Bo unikalne to słowo znaczy też zupełnie co innego. O, za blisko. A ta się jeszcze nie pofatygowała, więc spokojnie. Napijmy się. I teraz tak. Gdzie jest? Tutaj stoi. To już ją złapię. Bang. Na szczęście ona nie trafia tak celnie jak ja. Ale minę zostawiła za sobą, a? Ej, gdybym nie znał tego zaklęcia, to może bym wszedł, ale tak, to... Pff, no sorry. To jest tak, mogę iść tutaj. Top czarodziejki pustyni. Ej. To jest dobry top. Już chyba wiem, co będzie nosiła tamta pani w Majuli. Dodatkowo. Oj, cholera, jest druga. Na szczęście. Nie była mocna. Ten top nie daje dużej obrony. Najwidoczniej. Ale kurczę, w dalszym ciągu szukam tego Pejta.
Cały czas go szukam. O kurde, dobra. Niekoniecznie tu. Ale chyba mamy już, oj, podobną wysokość potrzebną. On tutaj i w prawo. Nie, szczerze, te lokacje potrafią być naprawdę czasami labiryntem dla nieprzygotowanego gracza. No, już dawno mnie tutaj nie było. A poza tym byłem tutaj dosłownie raz, wtedy, z wami. Później już tutaj nie zawitałem ani razu. No, oprócz tego, że spotkałem Pejta. No, to było jeszcze przed wyłączeniem konsoli w dzień nagrywania. Spadnie? Dziękuję bardzo. Aha, ja teraz pamiętam to. Tutaj bardzo ciężko się dostać na drugą stronę. Ale też Pejt jest dosłownie za zakrętem. Więc może na dystans się uda. Dobra, tamto może tak bez lokonu. Dobra, jeszcze raz, w ten sam sposób. A tym razem chybiony strzał. I zabrakło emisji mocy już. No dobra, muszę spróbować przeskoczyć tutaj. Ja, udało się, dobra. Więc nie dać się trafić. No. Dobra, i on był... O kurde. Nie, niemożliwe. Na pewno nie tam. To przedziegi magiczny kamień, smoczy amulet. Całkiem pokaźny zestaw przedmiotów, jak na taką babkę, tak skąpo ubraną. Cholera. Dobra, to też rozwalmy. Możliwe jak najszybciej. 4 moce cięcia. Bardzo fajnie. Machnij, proszę cię, machnij. Mówię, ty machasz, to wiem mniej więcej, czego się mogę po tobie spodziewać. Nalepicia Estusa akurat się nie spodziewałem. Faktycznie, zaskoczyłeś mnie. Ale dobra, moment, mówiłem, że Pejt jest za rogiem. I w dalszym ciągu mam takie przeświadczenie. Mam takie wrażenie, że on gdzieś tutaj jest, bardzo blisko. Kurczę, no tutaj? Tu i tak? Ta-ha-ha-ha-ha, jest! I moment, jeżeli ta wiadomość jest w tej samej treści, kiedy ja go spotkałem po raz pierwszy, no to jej posłuchamy. Uważaj na przewrót. A tamta, którą ja widziałem, głosiła spróbuj atak z wyskoku. Ale nie, dobra. Skoro wiadomość nie była taka jak wtedy, no to pogadajmy z Pejtem. We meet again. Ha, ha, ha. Wiesz, kto teraz zginie. But I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Aha, czyli chcesz mnie wkopać w pułapkę, rozumiem, tak? Well, there's... I don't quite have the guts. I nie masz innego... niczego do powiedzenia. Okej, pozwól, że nie odwrócę się do ciebie plecami, po prostu... krokiem ty... O kurde, jednak to zrobiłem. Ale dobra, wiecie co? Stop. Ej, moment, tu jest przejście. Cholernik mnie na pewno zamknie. Nie, wiecie co? Naprawdę. Pozbędziemy się go. To będzie pierwszy NPC, którego zabiję. Hop! Wiesz co, Pejt, nie bój się, to nie było wcale celowane w ciebie. Nie, ani trochę. Ty, po prostu spadłem z góry. Myślałem, że zrobię parkour, jak machnę mieczem koło ciebie. No, spoko. Zaraz się zobaczymy jeszcze raz. Pff, hej. Dobra, on już na pewno powinien teraz zwietrzyć pismo nosem, niestety nie. Ej, zatrułem się. Cholera, dobra. To poczekajmy z tym atakiem, póki się nie wyleczę. Ale żebym nie zginął też to... Ej, właśnie, żebym też nie zginął, to użyjmy ośniewającego światełka. Łyknijmy sobie Estuska. Może jeszcze klejnot życia. Jak ostatni hipochondryk, nie? A faktycznie już teraz mogę podjąć walkę. No, za tamtego kolesia. What the hell? No właśnie to. Potrafisz się bić? No to pokaż, że potrafisz. No chyba, że tamten kłamał i dałem się zrobić w konia. Chyba dałem sobie z nim radę, nie? Die, motherfucker! Tylko mam nadzieję, że coś miałeś ciekawego. Włócznia Pejta i cierniowy pierścień. Okej, co daje cierniowy pierścień? Pierścień kontrakt atakuje, gdy... Co? Pierścień dający ochronę Kremella, boga walki. Kolce pierścienia wbijają się w skórę jego właściciela, powodując, że każdy cios wzmaga nagrodę. Nie coś w nagrodę. Pogardę dla przeciwnika. Gdy odnosisz obrażenia, pierścień mści się i zadaje przeciwnikowi rany. Ej.
brzmi ciekawie. Czyli po prostu zamiast lepszej obrony, za każdym razem, kiedy on mnie trafi, może też zginąć, tak po prostu. Okej, okay, dobra. Jeżeli tego pierścienia będzie chciał koleś, który miał na pieńku z Pejtem, to zatrzymamy go. Aha, not from this side. No okej, okay, dobra, no to wrócimy jeszcze do lasu przed końcem odcinka. Spokojnie, tylko najpierw muszę znaleźć odpowiednie ognisko. Fuck. Dobra, uznajmy, że tu. Nie, chyba zaraz naprawdę rzucę okiem. Która z wiadomości? Masz takie wzięcie. Ej, no nie mów się, że tutaj za zakrętem zaraz jest tamto drugie ognisko, do którego mogłem się udać. Po prostu źle wybrałem. O, dalej, najpierw manekin. No faktycznie. Gdzieś tam. Chyba. Albo tu na dole. Aha. No tu było zdecydowanie bliżej. Wybaczcie mi to. Po prostu wybrałem złe ognisko. No ale dobra. Przenieśmy się prosto do lasu. Narobić trochę hałasu. Tylko tym razem oczywiście polecimy w zamglone przejście. Tam, gdzie może być największy hardcore i tam, gdzie na pewno jeszcze nie byłem. Czarny kryształ oddzielenia, symbol pożegnań przekazywany z pokolenia na pokolenie od niepamiętnych czasów. Ten kryształ odsyła innych do domów, albo odsyła ciebie do twojego. Okej, dobra, czyli jeżeli znudzi mi się inwajdowanie czegoś świata, no to w ten sposób właśnie mogę się cofnąć. Ej, nóż bandyty mam gdzieś tam wrzucony w skrzynkę, kiedyś mi się udało znaleźć, ale no sorry, kiedy ma się wielkie, cholernie dużo zadające obrażeń miecze, no to nie biega się ze sztyletem. Ale okej. Trzeba pamiętać, gdzie mamy się udać. No i teraz może... co to na to, że Pejt nie żyje? That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the school. Nobody insults me like that. To czy obrażać? On cię podobno zamknął. I zresztą widziałem. For the good of the world and for my own honor. I won't let that bastard live another day. Ja bym chciał powiedzieć, zrobiłem twoją robotę za ciebie, więc może jakaś nagroda? Nie, w Dark Souls nigdy tak questy nie działały. Czyli to samo, no dobra, trudno. Może o innego kolesia mu chodziło. O kurde. Czyżbym popełnił błąd? Nie, dobra, chodźmy. Bo równie dobrze błędem może być wejście do tego lasu. O-o. Mgła zgęstniała. Widzę naprawdę niewiele i nawet nie wiem, czy pochodnia by tutaj coś pomogła. Okej, okay, osobliwie wyglądające drzewo. O kurde. Okej, okay, tam ktoś był. Tam ktoś był i mnie czymś dziabnął. Nie mogłem go nawet zlokonować. Ale dobra, to drzewo w dalszym ciągu mnie zastanawia. Nie, nie mogę nic z nim zrobić póki co. Ktoś czymś strzela, może jakiś łucznik? Kusznik? Dobra, przedmiot. Duża dusza, fajnie, spoko, tylko już wiem, że się zgubiłem. Wydaje mi się, że utrzymuję dobry kierunek, ale to niekoniecznie musi być prawda. Okej, okay, dobra, pierwsza ściana napotkana. Kolejna twarz na drzewie. Ej, ej! Tutaj koleś biega. Moment, czy to jest duch, czy... No, mogę go dziabnąć? Najwidoczniej nie, no, namierzyć też nie mogę. Moment, przeczytajmy. Gdzie? Gdzie przede mną ognisko? Tu? Nie, to jest plama krwi. Tutaj też nie. Okej, dobra, trzymajmy się ściany. Ale też patrzmy pod nogi. No i przed ciebie w sumie też. Kurde, dobra. Jest dużo kierunków, na które muszę zwrócić uwagę. O, shit! Nie, tak po prostu? Ghost backstep? No, o, rzeszt. Serio, ja się nie spodziewałem, że to jest prawdziwy duch, który może mi realną krzywdę wyrządzić. No ja myślałem, że one są w formie astralnej, no kurde. Już poprzednio jak blokowałem tarczą, to w sumie nawet ani gram mi nie zszedł. Ale też w sumie ten cierniowy pierścień dużo się nie przydał. Nie widziałem, żeby troszeczkę chociaż z paska zdrowia temu duszkowi zleciało. Nawet po backstepie. Czy to, ale okej, okay, idziemy na poszukiwanie swojego ciała jeszcze raz. W te pędy. No i tak już, kurczę, zombiakiem jestem, to nie ma co ubolewać. Ta sytuacja się aż tak bardzo nie zmieniła. Ten pasek się zmniejszył dosłownie o parę procent. O kurde.
Gdzie? No i najgorsze jest to, że nawet nie wiem, gdzie on teraz może być. Może być u mnie dobrze cały czas za moimi plecami. Dobra, tutaj na pewno nie ma mojej duszy. Ale... Leave me be. Kim ty jesteś? I like it quiet. Leave me be. Czy tak ktoś śpi, serio? What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. To dalej, pobudka, wstawaj, ej. Jednego zabiłem, to drugiego mogę wskrzesić, chodź. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad. Czy koleś zaległ? Tak po prostu? Nie, z chęcią go wybudzę, jeżeli będzie taka możliwość. Gaze at the night sky, thinking of the finer things. Ale dobra, chyba koniec tego czasu na przemyślenia, nie sądzisz? Możesz się przysłużyć czynnie, pomóc mi. But did not realize it until now. Wstawaj, chodź. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden. Don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body. Headless. Raging without me. Ej, moment, faktycznie, to jest sama głowa. Myślę, że jest pogrzebany pod kamieniami jeszcze gdzieś tam. Forged only to kill. My body will show mercy. If you see the wretched thing, stay far away. I wiesz co, i tak zrobię. Dobra, ale kochani, ja w tym miejscu kończę ten dzisiejszy odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!